Dzisiaj mieliśmy zastanawiać się wspólnie nad wyzwaniami współczesnymi, wobec których stoimy indywidualnie i jako wspólnota, jako zbiorowość polska, katolicka, europejska, ludzka. W każdym z tych zbiorów siebie odnajdujemy i wyzwania, na które trzeba po prostu odpowiedzieć. A więc to są tematy, to są zagadnienia, na które trudno odpowiadać czy opowiadać o nich ex cathedra, przeprowadzić wykład, który rozwiąże nam te problemy, które identyfikujemy wokół siebie. Ale sądzę, że właśnie wskazanie kilku mądrych książek, w moim przekonaniu, bardzo dobrze służących w roli przewodników po tej trudnej współczesnej rzeczywistości i wpisanych w nią zagrożeniach. A więc rekomendacja kilku ważnych książek i jednocześnie próba jakby pierwszej refleksji na ich kanwie, refleksji nieostatecznej, bo nikt chyba nie ma takiego potencjału umysłowego, żeby znaleźć recepty na te wszystkie wyzwania, o których będziemy mówili, ale właśnie refleksji, która razem połączona, przede wszystkim połączona z mądrością naszych przodków i połączona razem tutaj w Polsce, może być bardziej owocna niż jakikolwiek pojedynczy wykład. Dlatego właśnie zależy mi na tej części też dyskusyjnej czy pytań. Otóż najpierw wyjątkowo, może nie tak jak robiłem to na poprzednich wykładach, do każdego z nich był dołączony spis książek, które pozwoliłem sobie, czy jakiś innych form, które pozwoliłem sobie zarekomendować jako materiał w pewnym sensie uzupełniający czy bardzo wzbogacający to, o czym mówiłem. Dziś chciałem omówić, a raczej zarekomendować tych kilka pozycji, by przejść potem do wspomnianej próby własnej refleksji. Pierwszą książką, którą chciałem zarekomendować, jest książka, którą być może Państwo znacie, bo to jest książka polskiego autora, znakomitego historyka i jednocześnie człowieka, który poważnie myśli o współczesności w kontekście najgłębiej rozumianej historii. To jest książka Wojciecha Roszkowskiego, Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. O niej nie będę mówił długo, a właściwie wcale o niej nie będę mówił, po prostu bardzo zachęcam do jej przeczytania, bo ona zbiera jakby najwięcej materiału do odpowiedzi, czy przynajmniej do refleksji nad zagadnieniem, jakie są współczesne wyzwania, bo te cywilizacyjne są z pewnością najważniejsze. Pozostałe książki są pewnie mniej Państwu znane i dlatego o nich kilka słów powiem. Jako drugą w kolejności wymieniłem książkę, która ukazała się kilka lat temu, chyba 4 lata temu, nakładem niedużego wydawnictwa Sedno w Warszawie, Christophera Lasha, amerykańskiego socjologa, psychologa, politologa w swoich diagnozach. Człowieka, który 40 lat temu, w 1979 roku, napisał i wydał w Stanach Zjednoczonych książkę pod tytułem Kultura narcyzmu. Ona opisywała rzeczywistość amerykańską, którą on bardzo wnikliwie dostrzegł na przełomie już epoki Cartera i Reagana. Dzisiaj my żyjemy w tej samej rzeczywistości, ona się nie zmieniła specjalnie, pogłębiły się tylko pewne trendy. I ta analiza wyjątkowo celna, bardzo głęboka, wydaje mi się ważna dla zrozumienia tego kryzysu, o którym pisze w taki bardziej ogólny, uniwersalny sposób profesor Roszkowski. Na co zwraca uwagę Lasz i co warto przywołać, kiedy myślimy o wyzwaniach, które stoją przed nami współcześnie i które stać będą na pewno w przyszłym roku. No, sam tytuł już podpowiada nam, co jest istotą współczesnych zmian cywilizacyjnych, tej cywilizacji, do której należymy. Narcyzm, to znaczy skupienie na samym sobie, pojedynczej osobie, na ja, które szuka lustra, w którym mogłoby podziwiać swoją
wyimaginowaną najczęściej, a raczej wytworzoną na obraz i podobieństwo nie Boga, tylko podsuwane przez fałszywych idoli. Przez fałszywych idoli, które są budowane dzisiaj przez media, przez tych, którzy mają prawdziwą władzę, a niekoniecznie i raczej coraz rzadziej są to państwa. Coraz częściej tę prawdziwą władzę mają ci, którzy kreują wyobraźnię zbiorową, którzy mają władzę nad słowami. Ci, którzy kształtują pewien model antyedukacji. Myślę, że warto o tym powiedzieć także dlatego, że dzisiaj zauważyłem taki tytuł, jak ekscytują się nawet nasze media, jeśli mogę tak w skrócie powiedzieć, świetnym wynikiem osiągniętym przez polskie szkoły w najnowszym badaniu testowym PISA. To ma być taki model porównywania sprawności szkół. No w istocie jest to część tej antycywilizacji, tej antyedukacji. Wszystko zredukowane do testów sprowadza się do tego, że owszem, nasze dzieci potrafią, jeśli są tego uczone, zgodnie z pewną metodologią, coraz sprawniej rozwiązywać testy, ale podstawą do rozwiązywania tych testów nie jest wiedza, nie jest wychowanie, nie jest zdolność zmierzenia się ze światem, tylko jest zdolność dostosowania się do świata. Do tego świata, który właśnie kreują owe wspomniane przeze mnie autorytety, pozorne autorytety wytwarzane przez dysponujących władzą nad kulturą dzisiejszą. Nie każdy sukces, nie każda miara sukcesu, jaką podsuwa nam współczesność, jest prawdziwym sukcesem, jest dobrą miarą. Mówię o tym i nie będę się dalej nad tym rozwodził, bo mógłbym zanudzić Państwa, bo to boli szczególnie akurat mnie i moje środowisko. Nie będę mówił o katastrofalnych skutkach właśnie przyjęcia tej metodologii dla oceny środowisk akademickich, ale w szczególności nauk humanistycznych, bo pod tym względem te skutki będą naprawdę katastrofalne. Przyjęcie reformy premiera Gowina dla środowisk humanistycznych spowoduje szybkie dogłupienie do poziomu najbardziej zaawansowanych humanistyk świata zachodniego, które już dawno zostały przeżarte do cna przez kulturowy marksizm i nic z nich poważnego nie zostało. No ale, przepraszam, obiecywałem, że nad tym zagadnieniem nie będę się zatrzymywał. Otóż jednym z aspektów kultury narcyzmu, na który zwraca uwagę Christopher Lasz, i to wyzwanie jest bardzo ważne dla nas, a bezpośrednio dotyczy jakby również tematyki wykładów, które mam przyjemność i zaszczyt tutaj od 9 lat prowadzić. To jest zanik przeszłości, ale także zanik przyszłości. Żyjemy tylko chwilą bieżącą. Nie odwracamy się w ogóle za siebie. Oczywiście nie mówię o każdym tutaj z nas, ale o naszej współczesnej cywilizacji. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli żadnej trwałej tożsamości, ale żeby codziennie, co godzinę właśnie te media, te anonimowe autorytety, te reklamowe, gigantyczne machiny mogły nam wmówić, że właśnie największą naszą potrzebą jest to, co aktualnie lansowane, ten nadmiar produkcji rozmaitych towarów, które nie są nam do życia potrzebne, ale które trzeba koniecznie sprzedać, żeby interes się kręcił, wymaga właśnie człowieka bez właściwości, człowieka, który nie ma przeszłości, który nie ma przyszłości, który ma tylko chwilę bieżącą przed sobą. O tym bardzo dowcipnie i mądrze mówił kilka dni temu na spotkaniu w Krakowie minister Kancelarii Prezydenta, profesor Krzysztof Szczerski. Myślę, że warto przypomnieć tę jego bystrą uwagę na temat nowego święta, które rzeczywiście nigdy wcześniej tak w naszej polskiej rzeczywistości społecznej nie było obecne. W tym roku to było święto paraliżujące życie całych miast, właściwie całej Polski. Chyba każdy z nas tego mógł doświadczyć. Święto o nazwie Black Friday.
No, rzeczywiście widziałem to, że nie mogłem zdążyć na pociąg, że nie mogłem przejechać przez miasto. Paraliż był taki, jakby no, jakaś ogólna katastrofa, jakby rodzaj stanu wojennego został wprowadzony. A tymczasem, przypomniał profesor Szczerski, było to święto pierwotnie wymyślone w Stanach Zjednoczonych przez handlowców, w naturalny sposób odreagowujących katastrofę, jaką dla nich było święto dziękczynienia w ostatni czwartek listopada. Czwarty czwartek listopada i ewentualne połączenie tego czwartego czwartku z kolejnymi dwoma dniami wolnymi w postać próżni handlowej całkowitej. Żeby to właśnie zrównoważyć, wymyślono Black Friday, dostosowany do pewnej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej Stanów Zjednoczonych. I tak jak kiedyś importowaliśmy równie bezmyślnie Halloween, który całkowicie nie ma żadnego zakorzenienia w naszej rzeczywistości, tak teraz importowaliśmy Black Friday, nie pytając nawet skąd się to wzięło, co to znaczy, o co tu chodzi. Po prostu tak działa właśnie ten mechanizm kultury narcyza, który jest zakochany w swoich wyimaginowanych potrzebach, w swoim wyimaginowanym obrazie, który podsuwają mu wciąż reklamowe media, nie opisujące już rzeczywistości, ale tworzące codziennie, a nawet co godzinę, co chwilę nową nierzeczywistość. Z tym, co wzmacnia ów strumień mediów dominujących nad dzisiejszymi ludźmi, to są także media społecznościowe, tak zwane, w istocie media doskonale antyspołecznościowe w większości swojego działania. Naturalnie jak każde narzędzie, także narzędzia elektroniczne, można wykorzystać do dobrego celu, ale w większości one nie są w ten sposób używane. Pamiętajmy, narzędzia społecznościowe grupują nas w zamknięte getta i odcinają od rzeczywistości, od społeczeństwa. Funkcjonujemy tylko w takich grupach, w których możemy potwierdzić niejako własne odbicie. Na tym polega także jeden z wariantów owego narcyzmu. Nie dowiadujemy się, co myślą inni, jak patrzą na świat ci, którzy widzą go z innej perspektywy niż my. Szukamy tylko samopotwierdzenia. W tych właśnie mediach społecznościowych dzieje się to szczególnie łatwo i dobrze. Otóż właśnie ten świat żyjący w takt bajtów komputerowych, czyli błyskawicznie zmieniających się informacji, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, ale które nad nami panują, rządzą naszymi potrzebami, odrzucamy doświadczenie, odrzucamy przeszłość. Żyjąc chwilą bieżącą także, odwracając się od przeszłości, negujemy to, co z przeszłością wiąże się najważniejszego – dziedzictwo i autorytet przywiązany do tego dziedzictwa. To jest tak, że kultura narcystyczna jest kulturą strachu przed starzeniem i oczywiście strach przed śmiercią towarzyszy nam zawsze w każdej kulturze, niezależnie od jej umiejscowienia w chronologii wszystkich cywilizacji. Ale teraz ten strach przybrał szczególną postać. Po prostu chcemy być ciągle młodzi, ciągle żyć tą chwilą, ubierać się jak nastolatki. Chcemy odrzucić razem z perspektywą własnego starzenia doświadczenie dziedzictwa, które pozwala nam przecież mieć nadzieję, że coś z tego, co robimy, coś z tego, co ukochaliśmy, co daliśmy w miłości, może być przekazane dalej w następnych pokoleniach. Współczesna kultura narcyza nie chce mieć następnego pokolenia. Dzieci nie są przewidziane w tej kulturze. Co najwyżej jako obiekt wykorzystania seksualnego, jako zabawka, ale nie jako dziedzice. Dzieci już nie są potrzebne, ba, są nawet szkodliwe. Szkodliwe, bo przecież zostawią po sobie ślad węglowy, jak mówią wyznawcy utopii, powiedziałbym, w której główną boginią jest matka natura. Matka natura, która dosłownie ma pożreć ludzkie dzieci, bo przecież za dużo dzieci to zaszkodzi matce naturze, więc jak wzywają już niektóre aktywistki, aktywiści, ale szczególnie właśnie aktywistki,
nie wolno mieć dzieci, bo to jest przeciwko matce naturze. To jest jedno z uzasadnień w istocie. Nie chodzi o matkę naturę, chodzi o własną wygodę. Chodzi właśnie o to, żeby pozostać w swoim ja, żeby nie było tego następnego pokolenia, nie było rodziców, dziadków, nie było przeszłości, żyje tylko ja sobą. To wszystko już zostało opisane w tej książce Christophera Lasza sprzed 40 lat. To wszystko już ma swoje, powiedziałbym, społeczne istnienie i społeczne konsekwencje w krajach, do których, czy z których, przepraszam, przyszły do nas te zjawiska. Nie będę nad tym dalej się rozwodził. Bardzo zachęcam do tej niezwykle mądrej książki, chociaż pisanej we fragmentach językiem psychoanalizy, ale bez przesady, bez szaleństw, bardzo nie lubię akurat tego języka. Po prostu jest to jedno dla mnie z najbardziej wnikliwych odczytań tego, co się z nami dzieje od kilkudziesięciu lat, a doszło do nas powiedzmy 30 lat temu i dziś widzimy tego coraz bardziej poruszające skutki. Książka, której nie przyniosłem także ze sobą i o której także nie powiem specjalnie, to książka, która sygnalizuje tylko wśród wielu innych ważnych książek na ten temat kwestię szczególnie ważną i dotkliwą. To jest książka Dietricha von Hildebranda, Koń trojański w mieście Boga. Chodzi o to, co się dzieje z Kościołem powszechnym, katolickim Kościołem od lat 50, bo ta książka została napisana 50 lat temu przez niemieckiego krytyka pewnej interpretacji Soboru Watykańskiego II. Nie całego Soboru, nie wszystkiego, co się działo w Kościele, ale pewnych tendencji, które dzisiaj ujawniły się z całą siłą. I tu postawię kropkę, nie trzy kropki, tylko kropkę, bo nie chcę o tym mówić, ale trudno mówić o wyzwaniach współczesnych, o kryzysie współczesności, jeśli nie powiemy o kryzysie Kościoła także. Kolejna książeczka, bo specjalnie wybrałem nieduże książki poza pierwszą książką profesora Roszkowskiego, którą chciałem zarekomendować do czytania, to książeczka autora, którego być może Państwo spotkaliście, bo to najwybitniejszy współczesny myśliciel konserwatywny świata anglosaskiego, niestety chory w tej chwili ciężko, Roger Scruton, angielski konserwatysta, niezwykle sympatyzujący, że tak powiem, z antykomunistyczną Polską już w latach 70. i 80., w latach stanu wojennego. Autor kilkudziesięciu wspaniałych analiz i estetyki współczesności i brzydoty współczesności i przede wszystkim analiz intelektualnego kryzysu świata współczesnego, a także powiedziałbym jeden z tych filozofów, który najlepiej porządkuje myślenie konserwatywne. Książeczka, o której mówię, nosi tytuł Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei. Jakie jest przesłanie, w skrócie mówiąc, tej książki? Antyutopijne. Bo tym, co nam zagraża wciąż, nie teraz dopiero, to nie jest wyzwanie XXI wieku, ale wyzwanie starsze nawet od samej nazwy utopia, przypomnę, ukutej przez Tomasza Morusa lat temu już blisko 500. Utopia, czyli wizja doskonałej rzeczywistości, którą tutaj możemy własnymi siłami zbudować, usuwając z tego świata wszelkie zło, usuwając wszelkie niewygody, usuwając w związku z tym wszystkich tych, którzy myślą inaczej o tym, co jest złem, co jest niewygodą. Na tym polega istota utopii, na totalitaryzmie, na tym, że aby uczynić świat doskonałym bez Boga, trzeba usunąć tych wszystkich, którzy na tę wizję doskonałości nie chcą się zgodzić. Bo w doskonałym społeczeństwie oczywiście nie może być dysydentów, nie może być opozycji. Jest miejsce na samych zadowolonych. Albo używając dzisiejszego języka, bo to jest język dzisiejszej utopii, sami wyleczeni.
wyleczeni ze swoich fobii, ze swoich tożsamości starych, narodowych czy religijnych, które stoją na drodze do tego powszechnego szczęścia, przez wyszkolonych terapeutów, specjalistów, którzy już przecież szturmują drzwi naszych szkół, ale także szturmują nasze umysły poprzez wszelkie internetowe reklamy, zachęty do tego, by w 30 godzin nauczyć się, jak żyć szczęśliwie i być mądrym. Albo też szturmują, można tak powiedzieć, nas za pośrednictwem najrozmaitszych obrazów kultury masowej, pokazując pewien wzór dobrego życia, dobrego oczywiście. To jest takiego, w którym oczekujemy wszystkiego od życia, a niczego od siebie. Bo na tym polega to ułatwione dobro utopii, która jest nie do zrealizowania, ale utopii, w którą wierzą miliony, setki milionów ludzi albo młodych, albo tych, którzy już młodzi nie są, ale chcą być młodzi i chcą być jak młodzi. Bez doświadczenia dają się zatem zwieść tej sugestii, że można, niewiele wymagając od siebie, osiągnąć doskonałe szczęście, idąc za tym nurtem, rwącym nurtem reklamy, która nas usypia każdej godziny. A więc trzeba być pesymistą wobec każdej utopii, która proponuje nam rozwiązanie naszych życiowych problemów, bo nie da się ich rozwiązać w doskonały sposób tutaj. Możemy je rozwiązywać tylko w najbliższym otoczeniu, jak przypomina o tym Scruton, za pomocą tych dwóch narzędzi, które są nam dane od Boga. To jest pracą i miłością, bo tylko tyle, ile wokół siebie zmienimy za pomocą tych narzędzi, tyle możemy poprawić rzeczywistość współczesnego świata. Tak najskuteczniej możemy odpowiadać na wyzwania każdego czasu, ale zwłaszcza czasu, w którym ta utopia kultury narcystycznej wydaje się tak wszechpotężna, tak wszechobejmująca. Nie chcę zatrzymywać się dłużej przy tej fascynującej lekcji pożytków z pesymizmu wobec kolejnych ideologii, ich obietnic oczywiście, nie pesymizmu związanego z tą jedną obietnicą, która nie zawiedzie, obietnicą wiary. Bo chcę przejść do zupełnie innego, to jest też ulubione słowo współczesnej publicystyki, do innego wymiaru. Bardziej może przyziemnego, związanego już nie tyle z kryzysem cywilizacji, wizją człowieka niesionego tym niepowstrzymanym nurtem, rzekomo niepowstrzymanym nurtem zmian ku jakiemuś basenowi szczęścia, wiecznego szczęścia ziemskiego. Ale chcę, żebyśmy jeszcze chwileczkę pomyśleli o wyzwaniach, które łączą się z naszym konkretnym miejscem politycznym i geopolitycznym na mapie świata, na mapie Europy. Książka, którą pozwalam sobie zarekomendować, właściwie pewnie rzadko trafia na listę rekomendacji dla czytelnika niefachowego. To jest praca zbiorowa pod redakcją profesora tutaj Uniwersytetu Warszawskiego, młodszego pokolenia socjologa Tomasza Zaryckiego. Polska jako peryferia, taki jest tytuł tej książki. I redaktor całego tomu, Tomasz Zarycki, książka wydana w Warszawie w 2016 roku, jest zarazem autorem jednego z najciekawszych w niej esejów czy tekstów, choć nie jedynego. Polecam Państwa uwadze trzy teksty z tej książki. Zwłaszcza pierwszy chciałem polecić, by ci z Państwa, którzy są ewentualnie tym zainteresowani, mogli w pewnym sensie odkryć nowe nazwisko, które być może kiedyś będzie można postawić obok Scrutona czy obok Lasza. To wybitny politolog amerykański młodego pokolenia, 40-paroletni, Salvatore Babones. Nie wiem, czy tak się wymawia, ale tak się pisze chyba z hiszpańskiego, jak sądzę, pochodzenia to nazwisko.
Otóż ten autor wart jest między innymi uwagi dlatego, że jest jednym z najbardziej odważnych krytyków politycznej poprawności w dzisiejszym świecie akademickim zachodnim. Między innymi wydał niedawno, chyba w zeszłym roku, książkę, która jest pochwałą populizmu. Tego populizmu, który jest tak powszechnie oskarżany, niestety nie przetłumaczona na polski, sam autor nie jest jeszcze, powiedziałbym, szczególnie znany w Polsce, ale dlatego o nim mówię, by zachęcić właśnie tych z Państwa, którzy słuchają tego dzisiejszego spotkania lub biorą w nim udział za pośrednictwem internetu, by poszperać, poszukać tekstów tego autora. Otóż przypomina Babones w innych tekstach, nie w tym, z książki Polska jako peryferia, że w istocie największym zagrożeniem politycznym dla współczesnego świata jest władza ekspertów. Władza ekspertów, którzy są całkowicie wyniesieni poza odpowiedzialność polityczną, poza zdolność skreślenia ich w wyborach. I to właśnie, że demokracje, próbując się ratować, wzywają do tego, byśmy mogli poddać ocenie wartość tych programów eksperckich, które nie mają alternatywy, które zawsze mówią, że są jedynie słuszne. To właśnie nazywa się populizmem. Populizm to jest po prostu przywrócenie prawa demokratycznego, samokontrolowania losu wspólnoty. W tej chwili coraz silniej daje o sobie znać, nie tylko na poziomie prawników, bo to zjawisko jest powszechne, to nie tylko w Polsce, Sąd Najwyższy, czy do niedawna Trybunał Konstytucyjny arogował, przywłaszczał sobie prawo nie stosowania prawa, tylko tworzenia prawa. To jest zjawisko powszechne w dzisiejszym sądownictwie. Całkowite pomylenie ról. Prawnicy chcą stanowić prawo, a to nie jest ich rola. Prawo w demokratycznych systemach stanowi naród, lud, ten, który jest podmiotem tego prawa i zarazem przedmiotem, a więc społeczeństwo za pośrednictwem swoich reprezentantów. Tymczasem nie tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, nawet w Wielkiej Brytanii, nawet w Niemczech coraz częściej, czyli w bardzo różnych kulturach polityczno-prawnych, celowo wybieram bardzo różne przykłady, to zjawisko zastępowania władzy ekspertów, w tym przypadku ekspertów prawniczych, władzą ich, władzy demokratycznej, przybiera charakter bardzo, bardzo niepokojący. Ale nie chodzi tylko o świat prawników, jak już powiedziałem. Chodzi właśnie o stopniowe wytwarzanie pewnego jakby spójnego obrazu tego, co jest słuszne, a co niesłuszne. I jeżeli wyborcy sądzą inaczej, to trzeba zignorować wyborców. Trzeba odrzucić ich głos. O tym mówi Babones. Bardzo wnikliwie to analizuje. Obala przy okazji pewien mit, na który bardzo często się nabieramy. Powiem Państwu jaki, bo to pewnego rodzaju ważna ciekawostka historyczna. Każdy z Państwa zapewne spotkał się z taką redukcją ad Hitlerum, do Hitlera. W tym przypadku sprowadza się to do argumentu, do tezy, że przecież Hitler jest produktem wyboru demokratycznego. Niemcy wybrali demokratycznie Hitlera. Otóż Babones jak najsłuszniej przypomina, że to jest nieprawda. Bo Adolf Hitler otrzymał tekę kanclerza 30 stycznia 1933 roku, kiedy jego partia nie miała większości, nie wygrała wyborów, w sensie nie uzyskała większości w wyborach. Miała mniej więcej 30 kilka procent mandatów w Reichstagu. Nie miała mandatu większościowego. Otrzymał tekę kanclerza, ponieważ elity ówczesne niemieckie, eksperci niemieccy, czyli 20 najważniejszych biznesmenów i 50 najważniejszych profesorów niemieckich, napisało do prezydenta Hindenburga apel, by oddać władzę Hitlerowi, bo to jest ten jedyny człowiek, który może przywrócić porządek w Niemczech. To elity niemieckie wybrały Hitlera, nie całe społeczeństwo niemieckie, ani nawet nie jego większość. Niezależnie od tego, jak oceniamy Niemców, co sądzimy o nich, nie zrzucajmy na nich tej winy.
Nie całe społeczeństwo niemieckie wybrało Hitlera, ani nawet nie jego większość. Zrobiły to elity, eksperci w swojej mądrości, którzy uznali, że to będzie ten najlepszy, powiedziałbym, sposób na radzenie sobie Niemiec z wyzwaniami roku 1933. Oczywiście tego rodzaju przykład nie ma żadnej mocy dowodowej, ale warto obalić pewien mit. Mówię, nie ma mocy dowodowej, że zawsze elity wybierają źle, czy zawsze społeczeństwa, narody, podmioty polityczne, które stanowią narody, wybierają dobrze, bo oczywiście każdy się może pomylić, także społeczeństwo może dokonać, jak wiemy doskonale, każdy z nas to ocenia po swojemu, niewłaściwego wyboru. Ale nie można przypisać elitom, ekspertom dogmatu nieomylności i wskazać automatycznie głupi, ciemny lud, który nie powinien mieć zdania w sprawach politycznych. To jest szczególnie, powiedziałbym, ważne pole krytyki, jaką dokonuje wspomniany przeze mnie politolog. Wracam teraz do książki, którą pozwoliłem sobie zarekomendować jako odzwierciedlenie wyzwań, które stoją przed Polską od wieków, ale stoją także w XXI wieku. Wyzwań o charakterze geopolitycznym i geoekonomicznym i geokulturowym także. Otóż piszę o tym w czwartym tomie Dziejów Polski, że od XVI wieku toczy się ta dyskusja, czy Polska sama skazała się na peryferyjność, budując gospodarkę folwarczną, stając się jakby zapleczem rolniczym dla nagle rozwijającego się Zachodu wraz z odkryciami geograficznymi i ekspansją kolonialną krajów Europy Zachodniej, mających bezpośredni dostęp do Atlantyku i żeglugi atlantyckiej. Jak to omawiam, to już Państwo, może ci, którzy zechcą zajrzeć do tej książki, zobaczą bardziej szczegółowo. Natomiast niewątpliwie od XVI wieku pojawia się taka interpretacja dziejów Polski, zgodnie z którą jesteśmy wieczną peryferią Zachodu. Niektórzy bardziej jakby przenoszą ciężar odpowiedzialności za ten stan na politykę eksploatacyjną, czy użyję dawniejszego języka, eksploatatorską zachodnich imperialistów wobec półkolonii z Europy Wschodniej, a inni podkreślają bardziej nasze własne winy. Nie chodzi mi teraz jakby o rozstrzyganie tej kwestii. Chodzi mi o to, czym zajmuje się właśnie książka przeze mnie wspomniana. Polska jako peryferia. Czy można wyjść z tej sytuacji? Bo przecież Polska niewątpliwie nie jest sama w tej sytuacji, ale wszystkie kraje naszego regionu w niej się znajdują. Podobnie jak kilka innych krajów, czy sporo innych krajów w innych zupełnie regionach świata, tworzy peryferię, albo raczej, jak się mówi o krajach podobnych w położeniu ekonomicznym do naszego, półperyferię krajów rdzenia, czyli Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Kanady. Otóż Babones pokazuje, że jest niezwykle trudne, szalenie trudne wyjście ze stanu półperyferii do tego rdzenia, dojście tego wyższego poziomu. Poniżej jeszcze półperyferii jest oczywiście kraj peryferyjny całkowicie, kraj, który nie jest w ogóle dobrze zorganizowany politycznie. I Babones stawia tutaj takie równanie. Pierwszą część tego równania chyba już przeszliśmy, przechodzimy w tej chwili z powodzeniem, jak mi się wydaje. To jest przejście od państwa teoretycznego do państwa prawdziwego. Tak można tylko wyzwolić się ze statusu peryferii, przejść do statusu półperyferii. Państwo musi zacząć działać. Musi zacząć być skuteczne, bo inaczej rządzą ci, którzy po prostu rzucą więcej pieniędzy. Wszystko jedno, skąd przychodzą, z lewa, z prawa, ze wschodu, z zachodu, z Chin, jak chce Konfederacja, czy ze Stanów Zjednoczonych, jak chce rząd w tej chwili. Jeżeli sami nie uzyskamy na to wpływu swoim państwem, nie będziemy prawdziwym państwem, będziemy zawsze tylko peryferią. Półperyferia, by przejść do statusu państwa rdzeniowego, czyli tego najwyżej rozwiniętego, musi wykonać jeszcze trudniejsze zadanie. Musi przestać być państwem rządzonym na potrzeby elit, a stać się państwem rządzonym na potrzeby narodu.
O tym pisze Babones, że to jest ten najtrudniejszy krok do wykonania. Bo państwo może zacząć funkcjonować sprawnie, egzekwować prawo, realizować pewną politykę ekonomiczną, ale może nie przynosić żadnego skutecznego awansu w tej hierarchii, powiedziałbym, postępu ekonomiczno-społecznego, jeśli będzie rządzone przez, czy raczej w interesie elit o charakterze, tu znów użyję marksistowskiego określenia, ale ono tutaj wyjątkowo pasuje, kompradorskim. To znaczy elit, którym zasadniczo jest wszystko jedno, kto najbardziej zyska w ich państwie, jeśli tylko oni będą mogli mieć udziały w tym zysku, utrzymujące ich status elitarny w tym kraju. I tutaj to określenie, ten kraj zamiast ojczyzna, zamiast Polska jest jedynym adekwatnym. W tym kraju elita chce być elitą, prawda? I to jest najważniejsze. Większość zysków z tego może czerpać ktoś z zewnątrz. To znów nieważne zupełnie skąd, powtarzam, z jakiego kierunku geograficznego. Ale istotne jest to, że chodzi o utrzymanie statusu elity. I ten właśnie proces został opisany również przez w kilku bardzo interesujących pracach politologicznych, które cytuję i Babones, i inny znakomity współautor tego tomu, profesor Jan Tomasz Grosse, nie mylić z Grossem, z Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity socjolog i politolog, także współpracownik Instytutu Sobieskiego, który pokazuje właśnie, jak w politologii światowej analizuje się to zjawisko. Jakie mianowicie? Takie, że jednym z elementów podporządkowania kraju półperyferyjnego jest jakby podwójne sprzężenie, o tak bym to określił. Z jednej strony najważniejszym celem elit jest utrzymanie dystansu między nimi a resztą społeczeństwa, prawda, tej przepaści, którą doskonale odzwierciedliła, znaczy odzwierciedlają ludzie, którzy są nieostrożni, powiedziałbym, jak powiedzmy pani Młynarska 2 lata temu, prawda, z obrzydzeniem mówiąc o tych, czy 1,5 roku temu, którzy na skutek 500+ wtargnęli na plaże zastrzeżone do tej pory dla elity nad Bałtykiem, prawda. No więc to razi. No nie może być tak, żeby jakiś tłum, prawda, który ma jeszcze dzieci w dodatku jakieś rozkrzyczane, przeszkadzał elicie w wypoczynku w Juracie, czy w Jastarni, czy gdziekolwiek indziej. Otóż do tego nastawienia dołącza się inne, równie ważne, to jest to sprzężenie. Elity chcą mieć swoje wzory kulturowe gdzie indziej, na zewnątrz, bo to podkreśla ich status elitarny. Ja nie jestem stąd. To oni, ci gorsi są stąd, nie potrafią się oderwać z tego bałaganu. To bardzo częsty, powiedziałbym, jest element opowieści o Polsce przez najbardziej elitarnych pisarzy, przez najbardziej elitarnych publicystów. Wyrwać się z tego polskiego piekła, z tego polskiego bałaganu, z tego polskiego, przepraszam za wyrażenie, smrodu, zaścianka. To jest najważniejsza cecha, najważniejsza ambicja, ale nie podnieść go w całości ze sobą, tylko wyrwać się z niego. Niech tam ci zostaną, prawda, ta ściana wschodnia, prowincja, ci, co nie mieszkają na zamkniętych osiedlach. To właśnie jest istota tego układu. Oni mają tu pozostać w tym bałaganie, a my mamy się wznieść wyżej do Paryża, do prawda, Strasburga, Brukseli, wszystko jedno, gdzie tutaj nie chodzi mi o nazwanie żadnego konkretnego miejsca. Tylko życie jest gdzie indziej, wzory są gdzie indziej. Tutaj jest, wiadomo, Polska, czyli coś gorszego. Otóż jeżeli nie zbuduje się poczucia własnej wartości, a raczej odbuduje siły tradycji, uświadomienia sobie wartości kulturowej miejsca, z którym jesteśmy związani, a raczej pewnego ducha, że użyję takiego przenośnego określenia,
który to miejsce ożywia od setek lat i stanowi o jego szczególnej wartości, to jeśli tego nie zrobimy, to stajemy się tym łatwiej żerem, pastwą nie tylko tych elit, bo to jest mniej ważne, ale tych, którzy zarządzają z zewnątrz naszym krajem, którym to jest wygodne, żebyśmy pozostawali montownią, podzespołem zewnętrznej, większej machiny, która będzie korzystała z nas tak, jak korzysta się z półperyferii czy peryferii. Bo nie ma poczucia wspólnego interesu w tym kraju, poczucia, w imię którego podejmuje się specjalne wysiłki, jest się gotowym nawet na wyrzeczenia, żeby dokonać to, co udało się do tej pory tylko w jednym kraju, według Babonesa, który doszedł do owych krajów rdzenia, będąc wcześniej peryferią, potem półperyferią. To jest Korea Południowa. Tylko tam się to udało, według niego. Ale nie była to prosta droga. To była droga bardzo, powiedziałbym, skutecznej polityki państwowej, która polegała na zbudowaniu własnej klasy przedsiębiorców i poświęceniu temu wysiłkowi, by dorównać w produkcji przemysłowej usług najwyżej rozwiniętym krajom, wspólnym wysiłkiem państwa, obywateli i tych, którzy zaczynają od zera tworzyć nowe elity w imię swojego sukcesu gospodarczego, na którym korzysta całe społeczeństwo. Pytanie, czy da się powtórzyć ten sukces w innym położeniu geopolitycznym oczywiście. Chodzi koreańskie, pamiętajmy, nie jest łatwe. Między Japonią a Chinami nie żyje się dużo łatwiej historycznie niż między Rosją a Niemcami. Ale można oczywiście stawiać takie zasadne pytanie, czy między Rosją a Niemcami, w skrócie dużym geopolitycznym, można ten sukces powtórzyć. Zwracają jednakże autorzy tego tomu na to uwagę i warto to sobie uświadomić, że świat XXI wieku jest bardziej skomplikowany niż ten, w którym Polska istniała między Rosją a Niemcami. Ale daje nam przez to odrobinę być może większe możliwości. Bo być może jesteśmy nie tylko między Rosją a Niemcami, Rosją a Europą Zachodnią, ale jesteśmy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To jest dzisiejszy, już wspominany przeze mnie w tym wykładzie, pewnego rodzaju dylemat czy oś napięcia, która jest rozważana czasem, wydaje mi się, w nierozważny sposób, niekoniecznie bardzo wyważony czy przemyślany przez niektórych polityków, którzy mówią, że chcą fortu Xi zamiast fortu Trump w Polsce. Może, ale żaden fort nie będzie tutaj budowany za darmo. Każdy jest za coś i trzeba tę cenę badać. Otóż właśnie analizując takie strategie odnalezienia się między siłami politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi XXI wieku, profesor Grosse, przechodzę króciutko do jego tekstu, ukazuje, że Unia Europejska, przynależność Polski do Unii Europejskiej niestety nie przybliżyło nas ani o milimetr do krajów rdzenia. Pod względem dystansu gospodarczego, czym oczywiście zewnętrznie wyjdziemy na ulicę i jesteśmy zadowoleni. Każdy z nas ma prawo do tego zadowolenia. Warszawa wygląda przecież bez porównania bardziej nowocześnie, lepiej. Podobnie Kraków, wspaniałe miasto. I każde mniejsze miasto w Polsce wygląda dzisiaj przecież bez porównania lepiej. Czy miasteczko, czy wieś jest o wiele bardziej zadbana niż była 30 lat temu. Ale jak zmierzymy dystans, poziomie bogactwa zakumulowanego czy nagromadzonego przez pokolenia i dystans także w wymiarze PKB, to widzimy, że małe są szanse nasze na dogonienie, jeśli utrzymamy obecne tempo wzrostu, dogonienie tych najwyżej rozwiniętych krajów europejskich. A więc coś trzeba zrobić więcej, inaczej. Dlaczego ten proces zresztą w Unii Europejskiej utrzymuje się? Jesteśmy coraz skuteczniejszymi montowniami podzespołów dla niemieckich fabryk, głównie niemieckich. To oczywiście daje nam pewien poziom zamożności, ale nie pozwoli nigdy nam przekształcić tych montowni we własne fabryki.
przez nasz kapitał zarządzanych i obsługiwanych w imię interesów nie zewnętrznego kapitału, tylko krajowego. Tu jest bardzo trudny skok do wykonania. Ten właśnie, który, jak już wspomniałem, udało się wykonać w Korei. U nas wymaga to niezwykle wytężonej pracy sprawnego państwa z dalekowzrocznym projektem wykonania takiej operacji, ale także zgody społeczeństwa na udział w tym przedsięwzięciu. Społeczeństwa, które jest przekonane, że warto być Polakiem, że warto należeć do tej wspólnoty, a nie żyć gdzie indziej, uciekać stąd myślami czy fizycznie. Otóż strategie, jakie omawia ten tom, są tam wyliczone w postaci kilku scenariuszy. Wymienię tylko te najbardziej może dla nas aktualne. Pierwsza to jest przyłączenie się do najsilniejszego. No i tu jest pytanie, kogo uważamy za najsilniejszego. Tu ostatnio miałem okazję rozmawiać z kilkoma ludźmi, którzy bliżej zajmują się zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi, więc odwołuję się tylko do zewnętrznej opinii, ekspertyzy. Niektórzy z nich byli nastawieni trochę, powiedziałbym, krytycznie do fascynacji współczesną, wzbierającą potęgą Chin. Raczej zapowiadają, no, a raczej obserwują oznaki kryzysu tego chińskiego modelu błyskawicznego wzrostu, kryzysu wewnętrznego po prostu. A więc stawka na Chiny, bo niektórzy to rozważają, wydaje się stawką na pewno wartą przemyślenia, ale wartą przemyślenia także sceptycznego. Wydaje się, że Chiny nie wykonają prędko takiego skoku, który pozwoliłby im stanąć naprawdę na równi ze Stanami Zjednoczonymi pod względem technologicznym, pod względem siły, powiedziałbym, kulturowo-społecznej bazy. No to oczywiście są spekulacje, ale niewątpliwie jeśli mówimy o najsilniejszym, to możemy mieć na myśli albo Stany Zjednoczone, albo Chiny. Żaden inny kraj, żaden inny podmiot polityczny we współczesnym świecie do tej kategorii nie może aspirować. Wydaje się jednak, że na razie zdecydowanie to Stany Zjednoczone są najsilniejsze. A więc taką politykę wydajemy się realizować w tej chwili. Próbujemy orientować się na Stany Zjednoczone jako najsilniejszego. Drugi model działania w tej sytuacji, geopolitycznego działania, to jest model równoważenia. Więc jeśli nie chcemy być zależni od jednego podmiotu, tego najsilniejszego, no to próbujemy równoważyć. Powiedzmy, niektórzy tak myśleli jeszcze do niedawna, równoważenie wpływów. To nawet premier Morawiecki na początku swojego pierwszego rządu mówił o tym, czy nawet jeszcze kiedy był wicepremierem w rządzie pani premier Beaty Szydło, mówił o, prezydent Duda też na samym początku swojej kadencji jakby podkreślał tę możliwość, że Polska może być liderem współpracy z Chinami i jednocześnie tu w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówiło się o tym zakończeniu jedwabnego szlaku, czy o jego takim szczególnie ważnym punkcie w Polsce centralnej. No dzisiaj już się o tym nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone postawiły sprawę jasno. Albo jest się ze Stanami Zjednoczonymi, albo z Chinami. Nie można być z jednymi i z drugimi. Takie czasem są wyniki próby balansowania wpływów. Ci mocniejsi powiedzą nam, jesteście albo z nami, albo z nimi. Nie możecie być z jednymi i z drugimi. Oczywiście no, nie zawsze tak drastyczny wybór musi mieć miejsce i ta strategia równoważenia, niektórzy mówili, pamiętamy choćby z dyplomacji Polski międzywojennej, o zasadzie równowagi, prawda, równego dystansu między dwoma wtedy najważniejszymi dla nas i najbardziej niebezpiecznymi siłami, czyli Niemcami i Rosją sowiecką. No ale jak wiemy, i ta polityka równowagi nie przyniosła ostatecznie dobrego rozstrzygnięcia. Trzeci wreszcie model, no oczywiście tu można sobie wyobrazić ten model jako równoważenie między wpływami Europy a Stanów Zjednoczonych, jakieś balansowanie między Brukselą a Waszyngtonem. Pytanie tylko, czy Bruksela jest w stanie kiedykolwiek zrównoważyć Waszyngton. Trzeci i ostatni model spośród znacznie większej ilości, które są analizowane w tej bardzo interesującej książce, to jest model budowania własnej
przestrzeni politycznego wpływu i znaczenia, czy ekonomicznego także, poprzez łączenie różnych mniejszych podmiotów. No to jest oczywiście strategia Trójmorza, strategia Grupy Wyszehradzkiej jako jądra, jako powiedziałbym ośrodka tej większej siły wewnątrz Europy, a później rozszerzona do koncepcji Trójmorza. I myślę, że każda z tych trzech dróg jest warta rozważenia. Oczywiście najważniejsza jest ta jeszcze czwarta droga, którą można próbować połączyć z każdą z trzech wymienionych, to znaczy akumulacji, gromadzenia własnego bogactwa, własnej siły ekonomicznej. To trzeba robić cały czas, jeżeli chcemy sprostać wyzwaniom, jakimkolwiek wyzwaniom związanym z materialną siłą, z materialnym aspektem życia w XXI wieku. A więc to są te trzy czy cztery strategie, które musimy brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad światem współczesnym i nad polskim sposobem rozwiązywania tego problemu. Na końcu zaproponowałem przyjrzenie się temu kryzysowi współczesności, w którym musimy się odnaleźć i przezwyciężyć go po swojemu, w najbliższym otoczeniu, nie od razu na globalną skalę. Jest jeden z przejawów kultury masowej. Zaproponowałem taki serial, amerykański serial kryminalny Fargo. Trzy serie jego się ukazały. Może to się wydawać Państwu kompletnie egzotycznym pomysłem. Dziś powiedziałbym, zachęciłbym na przykład do oglądania angielskiego serialu The Crown o królowej Elżbiecie. W istocie bardzo mądry serial, nie tylko o pięknych strojach, fenomenalnie starannie zrobiony oczywiście od tej strony i wspaniałych wnętrzach pałaców królewskich w Anglii i nie o skandalach rodzinnych, których nie brakuje w rodzinie królowej Elżbiety, ale o czymś innym. To jest w głębszej podbudowie ten serial The Crown, współcześnie akurat pokazywany, to jest serial o poczuciu obowiązku, obowiązku wobec wspólnoty, o pewnym sakramencie królewskim, który jest traktowany poważnie. Powiedziałbym, może szkoda, że sakrament papiestwa nie został tak poważnie potraktowany. To znaczy od sakramentu nie ma dymisji, od sakramentu nie ma abdykacji. I to jest serial, w którym z pewnym wzruszeniem zobaczyłem pierwszy raz od niepamiętnych czasów w jakimkolwiek filmie kobietę klękającą co wieczór w koszuli nocnej do pacierza. Gdzie jest taki film, w którym pokazuje się po prostu w codziennym życiu człowieka, który odmawia pacierz wieczorny czy poranny, no w tym przypadku wieczorny. A więc pokazuje pewne stałe, oprócz oczywiście interesująco pokazanej polityki angielskiej i europejskiej. Wracam jednakże do innego, wcześniejszego serialu, który pewnie będzie miał swoją kontynuację, dlatego byśmy też spojrzeli na kulturę masową jako właśnie na jedno z narzędzi zniewalania nas, wciągania nas w ten strumień niosący w większości śmieci i odbierający nam oddech, ale w tym strumieniu można znaleźć także pewne punkty zaczepienia, można znaleźć coś, co pozwala nam odzyskać orientację, przekonać się, że inni też myślą tak jak my, krytycznie, o tym strumieniu właśnie. I taką rolę odgrywa wspomniany serial Fargo. Nie będę go Państwu streszczał, ale jego istota jest metafizyczna. To jest serial o walce zła z dobrem, dobra ze złem. Walce, która się nie kończy. I heroizm, jakiego wymaga ta walka dobra, reprezentowany w każdej z trzech serii 10-odcinkowych przez kobietę, czasem kobietę, której pomaga mężczyzna, szeryfkę czy żonę szeryfa we współczesnej Ameryce. Niezwykle głęboko, pięknie pokazuje, przez oczywiście bardzo, bardzo powiedziałbym dramatycznie ukazane rozmaite pokusy, którym ulegają ludzie wchodzący na szlak zbrodni, pokazuje tę prawdę, którą pięknie wyraził bohater serialu The Crown, Winston Churchill. Dopóki jest heroizm, dopóty jest nadzieja. Znaczy, jeżeli są odważni ludzie, tak długo możemy liczyć na to, że wszystkie wyzwania, które przed nami stoją, uda się zatrzymywać. Dopóki jest
Polak, który bierze do ręki kieł jednorożca i rzuca się odważnie na tego, który chce zabijać ludzi w środku miasta, dopóty jest nadzieja. Polak czy nie Polak, ale dumni jesteśmy z tego akurat, że to Polak złapał ten kieł narwala ze ściany i ruszył. A więc właśnie o takich ludziach jest serial Fargo. Taka, no powiedziałbym, dla mnie jedna z najpiękniejszych scen w całej kinematografii światowej. To jest scena w toalecie damskiej, kiedy ta szeryfka, główna bohaterka, która no, słaba jest, ale walczy konsekwentnie z mordercami. Niewykrywana do tej pory tak symbolicznie przez wszelkie sensory, znaczy drzwi się przed nią nie otwierają, nie uruchamia się właśnie woda w kranie na fotokomórkę. Po spotkaniu z inną kobietą, która dodaje jej ducha, szeryfka, mówiąc, przecież wszyscy myśleli, wydawało się, że Chrystus przegrał, a my wiemy, że tak nie było. I to właśnie ten moment uścisku tych dwóch kobiet, które wzajemnie dodały sobie otuchy przekonaniem, że skoro Chrystus nie przegrał, choć się wydawało, że zginął na krzyżu, to każdy, kto broni dobra, może czerpać z tego otuchy. I uruchamia się właśnie ten sensor, woda cieknie z kranu. To właśnie pokazuje, że dobro nie zniknęło we współczesnym świecie, że jest w nim potencjał skutecznej walki z każdym obliczem zła. Ale ostatnia scena równie wstrząsająca to jest, kiedy symbol tego zła, taki Szorosz dzisiejszy, bo to jest w istocie postać najważniejsza i najgroźniejsza w trzeciej serii tego kryminału, zostaje wreszcie przyłapany przez ową szeryfkę. On mówi, że za chwilę ktoś wejdzie i wypuści go z tego aresztu, bo przecież on nie może być aresztowany i zatrzymany we współczesnym świecie. A ona wyraża nadzieję, że on spędzi resztę dni w więzieniu. I nie wiemy, słyszymy tylko zegar tykający i tak kończy się trzecia seria tego serialu. Nie wiemy, czy zło zostanie ukarane. Wiemy raczej, że ta walka dobra ze złem nigdy się nie skończy i że właśnie takie postaci i takie postawy, jakie reprezentują ci właśnie pozytywni bohaterowie, bo nie bójmy się tego określenia, wzorujmy się na pozytywnych bohaterach. Świat nie jest czarno-biały, ale świat potrzebuje pozytywnych bohaterów i w świecie jest walka dobra ze złem. Zamazanie tego faktu jest największym wyzwaniem współczesnego świata. Zresztą znakomicie pokazany jest kryzys tego świata przez prostą pierwszą scenę trzeciej serii tego serialu. To jest scena, w której ta szeryfka dowiaduje się od swojego męża, że ten odchodzi od niej, ponieważ znalazł sobie partnera. I ona zostaje z synem, któremu musi to powiedzieć, co się stało z tym światem. To jest początek całego kryzysu, który ma swoje inne, bardziej jeszcze tragiczne, powiedziałbym, przykłady w tym serialu. A więc mówię o tym, że również nie możemy lekceważyć kultury masowej jako obszaru, w którym dokonuje się ta walka dobra ze złem. Tu akurat dobro na pewno jest w mniejszości, ale nie możemy zrezygnować z walki o kształt kultury masowej, jeśli chcemy wygrać walkę o duszę naszych dzieci, następnych pokoleń, choć nie możemy jednocześnie, i taka jest nauka i tych seriali, o których wspomniałem, i tych książek, nie mówiących o polityce, ale mówiących o pożytkach z pesymizmu i niebezpieczeństwie fałszywej nadziei, czy o kulturze narcyzmu. Najważniejsze jest to, byśmy nie dali sobie wmówić, że sami w pojedynkę, czy w naszym najbliższym otoczeniu, nie w pojedynkę, tylko właśnie w najbliższym naszym otoczeniu nic nie możemy zrobić, że przecież kultury masowej nie odwołujemy, że to już jest domena kulturowego marksizmu od dawna, nic z tym nie poradzimy. Nie. Najważniejsze jest, byśmy odnaleźli wokół siebie możliwość współpracy z kimś innym, współpracy na rzecz dobra wspólnego, które zaczyna się od porozumienia dwóch ludzi, od rodziny przede wszystkim, od tego, że pracujemy na rzecz nie tylko siebie, ale tych, którzy po nas przyjdą i chcemy dziedziczyć mądrość po tych, którzy byli przed nami. I wtedy myślę, że takim prostym, pięknym przewodnikiem tej postawy może być poezja. Poezja patriotyczna, choć nie tylko, ale patriotyzm sam w swojej nazwie kryje
przekonanie, że to, co dziedziczymy po ojcach i matkach, to, co dziedziczymy po naszych przodkach, jest czymś wartościowym, co wymaga obrony, co czasem wymaga heroizmu właśnie nawet, ale bez czego jesteśmy nikim. Przepraszam za tę prywatę, ale chciałem bardzo serdecznie zarekomendować dwa duże tomy, które się właśnie ukazały, antologii przygotowanej przez moją żonę. To jest część druga. Dziękuję bardzo. To jest część druga wielkiej antologii polskiej poezji patriotycznej. Część pierwsza pod tytułem Jeszcze Polska ukazała się 2 lata temu i obejmowała polską poezję patriotyczną od czasów Bolesława Krzywoustego do 1918 roku, do Bolesława Leśmiana i do Piosenki Legionowej. A te dwie części pod wspólnym tytułem Nie zginęła, oczywiście łączące się z pierwszą, Jeszcze Polska, obejmują poezję patriotyczną od 1918 roku do roku współczesnego. I mówię o tej książce nie tylko dlatego, że uważam, że jest, no, ośmielę się tak powiedzieć, naprawdę pomnikowym wydawnictwem, bo tu jest ponad 100 poetów, 350 wierszy, czasem bardzo dużych, ale mówię o tym także dlatego, że sama ta antologia jest znakiem kryzysu, w jakim się znajdujemy. Jest dowodem na to, przed jakimi wyzwaniami stoimy. Otóż w tej antologii nie ma ośmiorga bardzo ważnych poetów dla polskiej poezji patriotycznej. Nie ma, ponieważ nie zgodzili się oni sami, albo co gorsza, ich spadkobiercy ich praw, by wystąpili w antologii polskiej poezji patriotycznej. Nie chcą mieć nic wspólnego z polskim patriotyzmem. Tak zdecydowała wdowa po Zbigniewie Herbercie, i nie ma tutaj Zbigniewa Herberta. Tak zdecydowała córka na pewno wybierającego, nie zawsze dobrze, ale autora ważnych wierszy. Nie, Broniewski tutaj jest, na szczęście. Ale córka Gałczyńskiego, a także kilku innych autorów, nie będę ich wszystkich wymieniał, nie o to chodzi. Pokazuje to jakiś strasznie głęboki kryzys. Kryzys polskości i kryzys współczesności, że jesteśmy tak podzieleni, że czasem w oczywisty sposób, wbrew temu, co sami napisaliśmy, bo niektórzy autorzy zdecydowali sami za siebie, chociaż napisali piękne, mądre wiersze patriotyczne, nie chcą być w antologii polskiej poezji patriotycznej w 2019 roku, ponieważ uważają ją z automatu za antologię pisowską, co jest oczywiście niemądre w najwyższym stopniu. Ale rzeczą najbardziej straszną wydaje mi się takie podeptanie pamięci i tożsamości kogoś, kto już nie może się bronić. Mam na myśli właśnie Zbigniewa Herberta. Zabranie mu prawa do obecności w historii polskiego patriotyzmu jest, powiem to wprost, nikczemnością. I ta nikczemność jest znakiem naszych czasów. By z nią walczyć, by pracować nad tym, by ona odeszła, może nie walczyć, ale pracować nad tym, by ona odeszła, by zastąpiła ją wierność. Wierność także dziedzictwu, w tym przypadku własnego męża. Musimy walczyć i pracować nad tym, ażeby sprostać wyzwaniom, które opisał Wojciech Roszkowski w Roztrzaskanym lustrze, które opisał Christopher Lasz w Kulturze narcyzmu, które opisał Roger Scruton w swojej książce o pożytkach z pesymizmu. Właśnie po to musimy, sięgając po oręż polskiej poezji, polskiej tradycji, polskiego dziedzictwa, bez lęku wchodzić dalej w wiek XXI. Pod patronatem tego, który będzie nam towarzyszył szczególniej w roku 2020, czyli Jana Pawła. I wymienię na koniec w jednym zdaniu te rocznice, które wydaje mi się warto przypomnieć w roku 2020 i wokół których można osnuć naszą odpowiedź na wyzwania
współczesne. Pierwsza rocznica już w styczniu to 700-lecie koronacji Władysława Łokietka, czyli odnowienia Królestwa Polskiego, odnowienia państwa po jego rozpadzie, po jego kryzysie. Przez długi czas Polska nie miała suwerenności. Przywrócona została 700 lat temu. To jest powód, byśmy przypomnieli sobie, jak ogromne znaczenie ma własne państwo. To, o czym mówił Babones, o czym mówił uczonym językiem socjologa polityki Tomasz Zarycki czy profesor Grosse, to właśnie znajduje swoje odzwierciedlenie w pamięci tego, co zrobił Łokietek. Odnowił własne państwo, nasze polskie państwo, którym nie zarządzał już król z Czech, nie zarządzał już cesarz niemiecki, ale suwerenność wróciła na Wawel i jej symbol wtedy po raz pierwszy użyty szczerbiec. Warto to sobie będzie w styczniu 2020 roku przypomnieć. A potem następna rocznica, bolesna. Co dzieje się, kiedy nie mamy suwerenności? To jest kwiecień. Kwiecień, który przypomina 80. rocznicę Katynia i 10. rocznicę Smoleńska. Kiedy pamięć o tej utraconej suwerenności i jej ofiarach została tragicznie przypieczętowana ofiarą Smoleńska roku 2010. Potem mamy szczęśliwe, piękne rocznice maja, kiedy w maju, kiedy przypadnie 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i jego słowa wypowiedziane w czasie wizyty w Radzyminie, byśmy pamiętali o tamtym maju z 1920 roku przez pryzmat tych, którzy wtedy obronili dla Polski niepodległość, kulturę, obronili Europę przed nawałą ówcześnie najbardziej zmaterializowanego wyzwania dla cywilizacji ludzkiej, czyli przed nawałą bolszewickiej utopii. I razem te rocznice dobrze, mądrze, przemyślane przez nas, przypomniane, mogą być osnową dla odpowiedzi nad tym, jak sprostać wyzwaniom roku 2020. Bardzo Państwu dziękuję.